witam was w moim let's play'u gry pod tytułem Saya no Uta, Song of Saya, pieśń Sai inaczej. Jest to gra wienka w zasadzie, z całymi trzema wyborami, z tego co się orientuję, którą napisał autor, którego bardzo lubię, to znaczy Gen Urobuchi, który między innymi pisał anime Puella Magi Madoka Magica oraz pomagał. Znaczy pomagał. W zasadzie on napisał tylko przy odrobinie inputu też mangę Fate Zero, czyli tak jakby prequel do Fate Stay Night. I bardzo lubię tego autora, ponieważ po nim można się spodziewać tylko tyle, że no jego rzeczy będą bardzo srogie. Więc podniosłem właśnie Saya no Uta, bo ciekawiło mnie, co dokładnie się tutaj będzie działo. O tej grze wiem tylko ogólny motyw, nic więcej. Także, no cóż, przekonamy się niedługo, jak sądzę. Zaczynamy! Historia jest work of fiction. Medyczne procedury i przypadłości są nieprawdziwe. Wiele groteskowych obrazów pojawia się w tej pracy. No oczywiście, że chcemy wszystkie zobaczyć, nie? Mam nadzieję, że tekst nie będzie tak... Okej, zaczynamy na pełnej kurwie. Pozwolicie, że tych chaotycznych słów nie będę tłumaczył, ani nie będę, że tak powiem, odnosił się do nich. Nie będę im robił głosów, mimo że kusi. I tak dalej. Drżąca kupa masy cielesnej, drżąca kupa masa cielesnej, drżąca kupa masy cielesnej wyrzuca z siebie. Takie rzeczy. Nie wziąłem pod uwagę, że będzie voice acting w tej grze, więc będę musiał obejść ten problem odrobinę inaczej, kiedy zaczną się rzeczywiste, że tak powiem, głosy. Trzy takie istoty siedzą wokół stołu przede mną, wypijając obrzydliwy płyn ze swoich kubków, kiedy wymieniają się odgłosami, jęknięciami, warczeniem i dźwiękami, które ciężko mi jest opisać. Nice. Jak mówiłem, zaczęliśmy na pełnej kurwie. Słuchając uważnie, jestem w stanie ustalić ogólny sens ich rozmowy. To pozwala mi ledwo unikać podniesienia podejrzliwości wobec siebie samego. Mogę trzymać się z dala tak długo, dopóki tylko rozmawiają między sobą, ale nie mogę ich ignorować, kiedy mówią do mnie. Niezależnie od tego, jak wyglądają, są moimi przyjaciółmi, najwyraźniej. Chcę temu zaprzeczyć oczywiście, ale poddałem się w tej kwestii już dawno temu. Każdej nocy szedłem spać, życząc sobie, żeby okazało się to wszystko koszmarem. Jednakże każdego poranka budziłem się, aby odkryć, że świat był tak bardzo okropnie wykręcony, tak jak dzień wcześniej. Muszę żyć wtapiając się, zachowując się tak jak jeden z nich. Tak jak to robiłem przez ostatnie 3 miesiące, będę to robił do końca swojego życia. Sądząc z jego tonu, to musi być Kuji. A obok niego, jęcząc bardziej niż inni, jest prawdopodobnie Oumi. Co oznacza, że osoba obok mnie musi być Yo. Choć nie widzę już żadnych śladów jej wyniosłych cech twarzy. Staram się jak najlepiej ignorować zgniły zapach gówna z jej tkanki, który wychodzi z jej tkanki. Come on, 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 come on
wszystko kompletnie się zmieniło. Choć wszystko wygląda inaczej, dla mnie moje związki z samym światem są takie same. Te stwory były częścią tego samego klubu uczelnianego jak mój, tego samego klubu uczelnianego co i ja, i byliśmy dość dobrymi przyjaciółmi. Nawet jeździliśmy razem na narty w każdą przerwę zimową. Teraz są to tylko miłe wspomnienia dni, które nigdy nie wrócą. Gdyby tylko wszyscy, włącznie z moimi przyjaciółmi, zapomnieli o mnie, byłbym w stanie oddzielić siebie od tego świata. Byłoby pocieszające w porównaniu wierzyć, że zostałem porwany przez obcych i zabrany na inną planetę czy coś w tym stylu. Jednakże to zdecydowanie jest Japonia na planecie Ziemia i jest to miejsce, w którym się urodziłem i dorastałem. Społeczność, której byłem częścią przez coś 20 coś lat. Ale ja i tylko ja nie widzę już tego tak więcej. Nie rozpoznaję już świata. Nie mam miejsca, aby nazwać je domem. Ale właśnie wtedy... No to już będę musiał głos, niestety, nie mam jętko. Jedna z cielesnych kup mówi, kiedy przekręca swoje oczy w moim kierunku. Co myślisz? To... O czym? Desperacko staram się powstrzymać swoje obrzydzenie i zachowywać się normalnie. Ale mój głos zdradza tą próbę. Rozmawialiśmy o wyjeździe na narty w tym roku. Też przyjeżdżasz, prawda? Obślizgła dziura koło szczytu stwora drży obrzydliwie, kiedy wyrzyguje jakieś coś przypominającego słowa. A więc to musi być głowa Kudziego, twarz i usta, czy raczej co widziałbym wcześniej przed 3 miesiącami. Nie wiem. Niezdolny zmusić się, aby patrzeć na to, unikam wzrokiem i daję dość neutralną odpowiedź. Masz inne plany? Ja. No, w zasadzie to nie. Koji był jednym z moich najlepszych przyjaciół, tak jak w zasadzie wszyscy inni tutaj. Byli drodzy mi i jedna osoba z nich nawet chciała stać się więcej niż tylko przyjaciółmi. Jak wiele nocy spędziłem płacząc w samotności, jęcząc nad przyjaciółmi, którzy już nie istnieją. W trzy miesiące wypłakałem się do sucha i pozostaje we mnie tylko niechęć. Otoczony cielistymi stworami, które mogę tylko zakładać, że są Kumi, Umi i Jo, spędzam każdy dzień starając się zachowywać tak jak zawsze. Jeśli mi się nie uda, prawdopodobnie zostanę wysłany z powrotem do szpitala. Ale tym razem zamkną mnie na zawsze. Niezależnie co się stanie, nie mogę do tego dopuścić. To nie także fizyczna aktywność mogłaby wpłynąć na twoje rany, prawda? Dura. Nie jestem pewien. Zapytam lekarza w trakcie swojego badania. Docieram do swoich granic. Nie mogę patrzeć na nich ani słuchać ich okrutnych głosów już dłużej. Tracąc swoją cierpliwość, wstaję na nogi. Ej, Fuminori! Spray... No, to też będzie trudny. Trudna wienka. Spray nitek śliny z masy drżącej wokół jego strun głosowych leci w moim kierunku.
Staram się zakryć, ale za późno, aby powstrzymać ślinę przed rozpryskaniem się wokół mojej twarzy, jak żółtko zgniłego jajka. Jestem na krawędzi załamania. Chcę wziąć krzesło, biurko, cokolwiek przy sobie i użyć go, aby wygnieść życie z tego stworu, skończąc to wszystko. Ledwo powstrzymuję swój impuls. Muszę unikać ich podejrzeń. Niezależnie jak wyglądają dla mnie, to ich świat, to ja nie należę tutaj. Tak jak mówiłem, dzisiaj mam badania. Muszę lecieć. Staram się udawać uśmiech, ale nie jestem pewien, czy to działa. Sięgając do mojego portfela, wyciągam pierwszy banknot, który znajdę, i kładę go na stole bez spoglądania na niego. Prawdopodobnie wystarczy na napój, który zamówiłem, i nie przejmuję się resztą. Po prostu chcę stąd wyjść jak najszybciej. To do później. Wychodzę. Dosłownie uciekając ze swoim życiem. Nie jestem szalony. Hej, mówi Takahata Omi. To dlaczego nie pojedziemy gdzieś na łyżwy w tym roku na naszą przejażdżkę na narty? Tsukabayo marszczy brwi przy tej sugestii. Skieto? To wyjeżdżamy na łyżwy? To dlaczego mielibyśmy jechać na... Dlaczego mielibyśmy jechać na łyżwy do resortu na narty? Daję spokój, Tsukuba. Ostatnio zajmowała się łyżwami. Tono Koji wspiera Umi ze śmiechem. Jej nagłe wypowiedzi nie są niczym nowym, a rolą Kujiego jako jej chłopak jest dostarczać wsparcie. Dlajo wydają się być dobrym dopasowaniem dla siebie wzajemnie. Czasami czuję się zazdrosna z tego tytułu. To znaczy, zaczęła dość późno. Hej, jest tak dziwne, że nigdy wcześniej nie jeździłam na łyżwach? Nie sądzę, że jest wiele osób, które pierwszy raz jeździły na łyżwach w 20 roku swojego życia. Bałem się, jak byłam mała. Te małe buty wydawały się jak noże dla mnie. Ale byłaś w stanie dopiero zacząć się jeździć na łyżwach? To niesamowite, Umi-chan. Nie jest to szczególnie inne od jeżdżenia na nartach mimo wszystko. Utrzymujesz swoją wagę do przodu i wykorzystujesz kąt na butach, aby skręcać. To właśnie powiedziałam, więc... Kurde, muszę to inaczej rozegrać, bo nie mogę mówić, kiedy oni mówią, nie? To właśnie powiedział, więc wziąłam jego słowo i spróbowałam. I było fajnie. Więc była to randka. Jo czuję ukąszenie zazdrości. Koji i Umi cieszą się swoim czasem razem, jak normalni zakochani. To zdecydowanie nie powinno być coś, czego powinno się zazdrościć. To po prostu, że... no... Jo nie miała ostatnio szszczęścia. Chciałbym zobaczyć też, jak Umi-chan jeździ na łyżwach. Jo stara się utrzymywać swój głos radośnie, aby powstrzymywać swój wewnętrzny konflikt. Jo wie, że nie może być zazdrosna lub obwiniać szczęścia. Ma specjalną osobę też mimo wszystko. To z powodu okropnej tragedii, która na niego spadła, że nie spędza czasu z nią. Jego nieszczęście jest prawdziwe. Taki rodzaj, który spowodowałby, że zwykłe nieszczęście nawet nie jest w stanie się porównywać. No to co z tym? No jeśli pojedziemy na nasz... Zapomniałem.
To co z tym? Jeśli pojedziemy na narty, to pojedziemy też na łyżwy. To będzie jeszcze większa frajda. Demo sa, skate wa skate rink ni ikeba dekiru janai. Wazawaza ski jo ni itte made yaru? Ale dlaczego? Ale możesz przecież pojeździć na łyżwach na lodowisku, prawda? To dlaczego jechać aż do resortu narciarskiego? Dakara okunai janakute sa, okugai skate. Kōta mizumi toka de subereru tokoro. Nie chcę jeździć wewnątrz pomieszczenia. Chcę być na zewnątrz, gdzie będę mogła jeździć na łyżwach, na jeziorze czy coś w tym stylu. Sonna tsugō no ii toko aru kana? Nandaka sukkoku konde so. Czy naprawdę będzie to tak łatwe? Myślę, że będzie dość tłumnie. Kiedy mówi, Jo spogląda w bok na niego. Choć rozmowa dotyczyła tylko Kuji i Umi, bo nie wiem, czy który z nich był facetem, już w tym momencie muszę się ogarnąć. Z Jo wspierającą ich żwawą rozmowę są wyraźnie dwie pary, które siedzą przy stoliku w kawiarni. Innymi słowy, chłopak Jo, choć nadal są wątpliwości, czy można by byłoby go tak nazywać, również siedzi z nimi. Na, Fuminori. Omae wa dou omou? Hej, Fuminori. To co myślisz? Może Kuji wyczuł ból w piersiach Jo? Wyczuł ból w sercu Jo? Jego typowa cisza, w jego typowy cichy i rozmyślny sposób. To... O czym? Będę musiał udawać jego głos. Powód niepokoju Jo, Sakisaka Fuminori, odpowiada na nagłe pytanie Kudziego z dziwnym wymamrotanym pytaniem. Ja, dakara sa. Rozmawialiśmy o wyjeździe na narty tej zimy. Ty też jedziesz, prawda? Kuji mówi delikatnie, jak gdyby dotykał raka. Kilka miesięcy temu nie wahałby się, aby wyraźnie opieprzyć Fuminori za jego nastawienie. Ich długi kontakt stworzył przyjaźń, która nie wymagała żadnego powstrzymywania się. Nie wiem. Fuminori odpowiada ostro, z oczami w dół i z niechętnym wyrazem twarzy dającym świadomość, że nie ma żadnej ochoty, aby przełamywać swoją ciszę. Nie masz żadnych innych planów? Ja, bez nie. W zasadzie to nie. Nawet Kuji, który powinien być najlepszym przyjacielem Fuminoriego, nie może rozmawiać z nim tak jak wcześniej. Nie trzeba chyba mówić, że Jo również nie może znaleźć nic do powiedzenia. Szramy pozostawione przez wydarzenia tego późnoletniego dnia nadal są głębokie miesiące później. Każdy z czworga je nosi, nie tylko Fuminori. Na. Becni undou suru no ga kizu ni sawaru toka sou iu wake demo nai ndaro? Hej, to nie tak, że fizyczna aktywność mogłaby wpłynąć na twoje rany, prawda? Dou daro na. Kyou no shinryou de sensei ni kiite miru. Nie jestem pewien. Zapytam lekarza w trakcie swojego następnego badania. Choć ta odpowiedź wyczerpała resztki jego cierpliwości, muszę zacząć doczytywać zdanie do końca, ponieważ gramatykę tylko z wyprzedzeniem przewiduję. Tak jak gdyby odpowiedź wyczerpała resztki jego cierpliwości, Fuminori wstaje ze swojego krzesła. Oj, Fuminori! Hej, Fuminori! Nawet Kuji nie może utrzymać swojego głosu przed podniesieniem się odrobinę, kiedy stara się powstrzymać Fuminoriego przed wyjściem.
Fuminori szybko reaguje, odrzucając swoją dłoń na swoją twarz, jak gdyby starał się ochronić siebie przed czymś przerażającym. Może trochę śliny opuściło nieświadomie usta Kudziego, ale tego rodzaju rzeczy wydarzają się od czasu do czasu w trakcie typowej rozmowy. Przynajmniej nie było wystarczająco śliny, aby ją zobaczyła wyraźnie. Zdecydowanie nic, przed czym musiałbyś się wyraźnie bronić. Nawet jeśli został opluty, reakcja Fuminorego była ekstremalnie nieprzyjemna. Tak jak mówiłem, dzisiaj są moje badania, muszę lecieć. Fuminori wyrzuca z siebie, nie próbując nawet pocieszyć swoich przyjaciół. Nawet kiedy rzuca pieniądze na stół, najwyraźniej aby zapłacić za swoją kawę, zachowuje się, jak gdyby dotykał czegoś okropnego. To do później. Z przyspieszonym krokiem, który wydaje się, jak gdyby chciał wybiec z kawiarenki, Fuminori opuszcza ją. Nadal otoczony ciężką ciszą, pozostałe troje osób spogląda na stół. Gdzie pozostawiony banknot 10 tysięcy jen obraca się samotnie. Spoglądając bliżej, widzą, że kawa Fuminorego jest nietknięta.